Dwa 9-osobowe samochody marki Volkswagen Caravelle trafiły do dwóch chorzowskich placówek, Domu Pomocy Społecznej Republika oraz do Domu Pomocy Społecznej imienia Kazimierza Jaworka prowadzonego przez Polski Związek Niewidomych. Samochody są przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. Pojazdy udało się pozyskać dzięki dofinansowaniu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Chorzowskiego Urzędu Miasta. To jest dla nas ogromna radość, ponieważ samochód, który poprzednio otrzymaliśmy również w ramach dofinansowania PFRON-u, to było w 2004 roku. No i po tylu latach takiej bardzo intensywnej eksploatacji, no już bardzo czekaliśmy i bardzo śledziliśmy różne programy, żeby pozyskać środki PFRON-owskie. W naszym obiekcie mamy 156 podopiecznych. To są osoby niewidome, niedowidzące i niepełnosprawne fizycznie. W związku z tym jakiekolwiek życie ich społeczne, kulturalne wymaga jak gdyby likwidacji barier transportowych wobec nich. Tak samo zresztą jak świadczenie usług zdrowotnych. Takiego człowieka na wózku czy niewidomego zupełnie, ociemniałego należy jednak zawieźć do różnych placówek służby zdrowia, przede wszystkim na każde zabiegi. My jesteśmy domem dla dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie. W naszym domu przebywa 97 mieszkańców. Część z nich uczęszcza do szkół, więc są dowożeni do szkół na terenie Chorzowa. Są też uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej, natomiast no, bardzo dużo wyjazdów do różnych poradni specjalistycznych. Także to jest nie tylko kwestia Chorzowa, ale też ościennych miast, no prawie, że ta, już teraz naszej metropolii. Linda jest zarejestrowana przez Urząd Dozoru Technicznego, dopuszczona do użytkowania. To bardzo proste, użytku i wygodne dla kierowcy. Ostatnie zakupy tego typu były poczynione ponad 12 lat temu. Auta mają duży przebieg, wprawdzie jeszcze służą, ale to już są chyba ostatnie miesiące, kiedy spełniają swoje funkcje, także niezbędny był zakup nowego sprzętu. Zresztą podkreślam zawsze, że to były kolejne auta zakupione wspólnie z PFRON-em. Nie tak dawno mieliśmy możliwość przekazania większych aut, takiego małego autobusu, warsztatom terapii zajęciowej na ulicy Beskidzkiej. Zakup samochodów spowoduje zwiększenie możliwości rozwijania różnych form integracji i rehabilitacji oraz zmniejszenie barier komunikacyjnych i wyrównanie szans osób niepełnosprawnych.